Szanowni Państwo, mogłoby się wydawać, jak w starym reporterskim powiedzeniu, że jesteśmy w miejscu, w którym zupełnie nic się nie dzieje. Może tak to wyglądać na pierwszy rzut oka, ale fakty są zupełnie inne i prawda jest zupełnie inna, bo nie moknę tutaj sam. Jesteśmy nad Jeziorem Żywieckim razem z Michałem Zgajewskim. Witam Cię bardzo serdecznie. Dzień dobry. I tak, porozmawiamy o Twojej, chciałem powiedzieć, najnowszej książce, ale to właściwie pierwsza książka, gorąca, efekt debiutanta, ekscytacja i tak dalej, i tak dalej. Strażnik Jeziora, czyli Jezioro Żywieckie, tak jak powiedziałem, za naszymi plecami. I napisałeś w tej książce na samym jej końcu, że ta książka nie powstałaby, gdyby nie pewien styczniowy spacer nad Jeziorem Żywieckim. Co to był za spacer i dlaczego akurat wtedy coś Ci przyszło do głowy, no i co przyszło? Tak szczerze mówiąc, to już nie pamiętam tego spaceru dokładnie, ale rzeczywiście jezioro zawsze gdzieś tutaj chodziło mi po głowie jako sceneria zbrodni. Spacer prawdopodobnie odbył się w styczniu roku 2018 i wtedy coś mnie tknęło, że jednak tu jest dobre miejsce, żeby jakiegoś trupa umieścić, tylko wtedy jeszcze nie wiedziałem jakiego. W ogóle, no tu jest jeszcze jedna sprawa. Żywiec nie do końca pasował mi do scenerii kryminału noir. No Żywiec wiadomo, że jest kojarzony z folklorem, z piwem i może bardziej w takim pozytywnym świetle. I tutaj trochę musiałem popracować nad tym, żeby jednak kojarzył się z kryminałem, żeby to wszystko grało, żeby ta atmosfera powieści też, czy atmosfera miejsca była taka adekwatna do tego, co się dzieje. To nie mogło być tak, że po prostu mamy mroczną zbrodnię w dość takim pogodnym anturażu i dlatego to trochę czasu zajęło mi to, żeby sobie to poukładać w głowie, jak mógłbym to przedstawić czytelnikowi. No ale efekt jest taki, jaki jest, czyli w końcu jest książka. A to znaczy, że efekt jest zadowalający. Michale, spraw kilka. Po pierwsze, bardzo mi się podoba postać tego prywatnego detektywa Norberta Krzyża, który... przekręciłem coś? Nie. Bo tak na mnie spojrzałeś wzrokiem takim, jakbyś chciał mnie zamordować. Tak, dobra. Niczego nie przekręciłem. Norberta Krzyża, który ma dosyć ciekawą przeszłość, bo on był przez chwilę policjantem, ale z powodu pewnych wydarzeń w Bytomiu, które miały miejsce, tutaj chyba nie będziemy Państwa aż tak bardzo wtajemniczać, co się wydarzyło, ale po tych wydarzeniach była taka delikatna sugestia jego zwierzchników, żeby może jednak poszukał swojej przyszłości poza formacją policyjną. No i poszukał. I zostaje prywatnym detektywem. Jak samo sobie mówi, jest facetem od podglądania. Aż tu nagle przychodzi pewne ciekawe zlecenie. Zgadza się. Tutaj musi się zmierzyć mój bohater z inną sprawą. Chodzi o znalezienie zaginionej nastolatki. Policja się zajmuje już tą sprawą, ale dziadek dziewczyny jeszcze tutaj szuka innych środków czy specjalistów, którzy mogliby się włączyć w poszukiwania. No i jedną z tych osób jest Norbert Krzyż. I on podchodzi do tego, myślę, że to jest w ogóle postać, którą widać po fabule, że po której widać, że jej zależy na śledztwie, tylko że popełnia jeden błąd, który kończy się tym, że dziewczyna zostaje znaleziona martwa. I to jest punkt wyjścia do opowiedzenia historii przedstawionej w Strażniku Jeziora. Można by powiedzieć, że to jest błąd, a nawet grzech zaniechania w sumie, ale to nie wiem, czy będziemy rozwijać, chyba nie, bo jesteśmy w takim momencie, że my nagrywamy jeszcze przed premierą, materiał będzie puszczony w okolicy premiery, więc nie będziemy psuć Państwu lektury, ale skoro już temat Norberta Krzyża został poruszony, to od razu pociągnę temat jego relacji z córką, a właściwie braku relacji, bo to jest dość trudna sekwencja zdarzeń. Tak, to znaczy sekwencji chyba nie będziemy tutaj ujawniać, w ogóle genezy tego braku kontaktu. Natomiast rzeczywiście wydaje mi się, że ta postać potrzebowała też takiego czegoś, co mogłoby przybliżyć ją do czytelnika, żeby zrozumieć jej motywy postępowania, dlaczego wybrała takie życie, dlaczego jest pewnego rodzaju outsiderem i którą kieruje chyba też jakieś poczucie winy jednak. No i rzeczywiście ten brak relacji z córką jest doskwierający, zresztą tam sam bohater przyznaje, że stara się być w ruchu i cały czas próbuje zajmować głowę innymi rzeczami, między innymi pakowaniem się w różne nieciekawe sytuacje, żeby nie myśleć o tym głównym zaniechaniu w jego życiu, jakim jest właśnie brak kontaktu, brak relacji z córką, a o którym mu przypominają choćby rodzice. Także mimo, że jest to kryminał noir, no mamy też taki wątek obyczajowy, on oczywiście jest gdzieś na drugim planie, ale wpływa istotnie na proces decyzyjny bohatera.
Cieszy mnie, że nie poszedłeś w taką stronę, która już się chyba wszystkim przejadła, czyli policjant, w tym przypadku byłby prywatny detektyw, który bije żonę, nadużywa narkotyków, no bo to często się zdarzało, że w takie postaci powstawały, ale trzeba przyznać, że napić się też lubi. No tak, no i to jest jego jeden z problemów, z którym będzie musiał sobie poradzić, może nawet nie w pierwszej książce. Zobaczymy w ogóle, jak ten temat, bo sam jestem ciekaw, jak to się rozwinie, bo Norbert Krzyż zaczyna trochę żyć własnym życiem, trochę wymyka mi się już z moich planów i po prostu wiadomo, że ten alkohol nie jest niczym dobrym, ale jest z drugiej strony jakimś elementem, który napędza go do działania. Wiem, że to może brzmi dziwnie, ale nie jest na tyle destrukcyjny, że Krzyż nie jest destrukcyjny wobec innych osób, że w zasadzie wydaje mi się, że jest dość przyzwoity. Mimo swoich słabości, to można tę postać polubić. Żeby Państwa też wtajemniczyć tutaj w historię miejsca, przy którym jesteśmy, bo to nie tylko czasy współczesne w Twojej książce, ale też lata 60. i moment, kiedy to Jezioro Żywieckie naprawdę powstawało. I to też jest ciekawa historia, bo coś trzeba było poświęcić, żeby coś powstało. Zgadza się. Jezioro powstało w 1966 roku w wyniku zalania czterech wsi. To, co tutaj widzimy za naszymi plecami, to możemy sobie wyobrazić, że tu kiedyś mieszkali ludzie, tu były domy. Zresztą no, był to z jednej strony dość dramatyczny proces, bo ci ludzie dostali z dnia na dzień, czy tam z roku na roku informację, że będą musieli się wyprowadzić z domostw, w których mieszkali od pokoleń. Sam demontaż wiosek, samo przenoszenie też budziło wiele kontrowersji, ponieważ ci ludzie byli kwaterowani w innych osiedlach czy w blokach, bo wtedy w latach 60. powstawały osiedla właśnie, na których stawiano bloki z wielkiej płyty. Ale także tutaj jest jeszcze jedna rzecz, no, trzeba było ekshumować groby, trzeba było przenosić zwłoki. Nie chcę tutaj spoilerować, ale tutaj też nawiązuję do tego w powieści. No i do tej pory tylko dno jeziora jest nieuregulowane. Są pozostałości po studniach, które nie zostały zasypane. Są wiry w jeziorze i jezioro mimo wszystko jest niebezpieczne. I tutaj tę mroczną część jeziora też chciałem w książce pokazać, że nie jest to tylko ośrodek wypoczynkowy przy pięknej pogodzie, wyglądający malowniczo jak z jakiejś alpejskiej pocztówki, tylko że po prostu tutaj też może być mrocznie, groźnie i ponuro. To jezioro trochę jak Norbert Krzyż żyje własnym życiem. Zgadza się, Norbert Krzyż żyje własnym życiem i ja nie jestem Norbertem Krzyżem, to od razu mówię. Nie zapytałbym cię, ile z ciebie w bohaterze albo odwrotnie, ale są jeszcze sprawy, o które chciałbym cię zapytać, to znaczy bardzo mocno akcentujesz w Strażniku Jeziora. Do tytułu sobie przejdziemy na samym końcu, chociaż może wypadałoby od niego zacząć, ale zróbmy to od tyłu. Wierzenia słowiańskie, różne bóstwa pojawiają się w twojej książce. Czy to efekt jakichś twoich prywatnych zainteresowań, czy po prostu idealnie wpisywało się to właśnie w tajemnicę jeziora? Idealnie wpisywało się w tajemnicę jeziora. Poza tym tu jesteśmy w pobliżu źródełka Świętego Wita. To źródełko jest określane jako miejsce, powiedzmy, cudowne, magiczne, ale też ma też stare podania podają, że była tu kiedyś świątynia bogini Żywi, czyli bóstwa pogańskiego. Także no, jeśli miałem połączyć książkę z wierzeniami słowiańskimi, no to wszystko świetnie tutaj pasowało i nie wyobrażałem sobie, żeby tego nie zrobić w innym miejscu. Miałem jezioro, miałem świątynię pogańską, także oczywiście ta świątynia jest tylko wymieniana z nazwy, fabuła nie przenosi nas do czasów pogańskich, ale jest to dość mocno zaakcentowane. Wynotowałem sobie takie zdanie, suma dobrych czynów nie wymarzy jednego złego, zgadzasz się? Znaczy wtedy jak to pisałem, to rzeczywiście tak myślałem, teraz nie wiem. Wydaje mi się, że to jest na temat na dłuższą dyskusję i paru filozofów by się przydało tutaj jeszcze zaprosić do tego. Ale to na pewno świadczy też o tym, jakimi motywami kieruje się Norbert Krzyż, że jednak mimo tego brudu, który go otacza, mimo tej niegodziwości, z którą spotyka się w pracy, no bo jednak ciągle napotyka ludzi, którzy robią sobie świństwa, no to jednak stara się tak bardziej humanistycznie patrzeć na świat i na tych ludzi, nawet na tych złych, ale z drugiej strony ma takie poczucie, że ten mroczny świat coraz bardziej go wciąga i że też podejmuje decyzje, które są wątpliwie moralne
i stąd się wzięła ta refleksja. To jest bardziej taka już bezradność tego bohatera, że pewne rzeczy dzieją się poza jego udziałem, a on potem będzie za nie odpowiadał. Tak bym to w tej chwili zinterpretował. Drodzy Państwo, moglibyśmy o tej książce jeszcze w deszczu rozmawiać pewnie z godzinę, bo pojawiają się tu różne postacie. Jest też kapela, nazwijmy to hard rockowa, która gra taką muzykę mocno... ja nie rozróżniam roku od metalu, więc hard metalowa. Są członkowie tej kapeli, którzy odgrywają bardzo ważną rolę w tej książce. Czy wszyscy z nich przeżyją do końca? Tego również nie powiemy. Nie powiemy również o konkretnych osobach, którym wydaje się, że gdy mają pieniądze, to mogą mieć wszystko, ale powiemy o tytule. Powiemy o Strażniku Jeziora, bo ten Strażnik Jeziora rzeczywiście istnieje. Pewien bezdomny... No i ty dokończ, bo nie wiem, ile możemy powiedzieć. Też nie wiem, ile możemy powiedzieć, natomiast jest to postać, która inspiruje Krzyża do poszukiwań, do kopania w przeszłości, do sięgnięcia nawet do czasów historii jeziora. Także może nie jest to jakiś kluczowy świadek, ale jest to postać, która motywuje bohatera do dalszego działania. I może na tym poprzestańmy, bo jeśli powiem więcej, to powiem za dużo. Tak, ale gdy Państwo przyjadą tutaj na wycieczkę nad Jezioro Żywieckie, to po przeczytaniu tej książki spojrzycie na pewno na tę malowniczą, w takiej pogodzie ona nie jest malownicza, ale gdy jest słońce, to ona jest malownicza miejscowość, to miejsce. I od razu o kontynuację Cię pytam, jak sprawy się mają, bo tutaj jest zakończone tak, że no, coś dalej musi być za zakrętem. Tak, będzie dalej coś za zakrętem, będzie kolejna sprawa, będzie Norbert Krzyż ze swoimi problemami, ten wątek osobisty może trochę wybrzmi bardziej w drugiej części, znaczy na pewno wybrzmi, bo ta część jest napisana, także no, mam nadzieję, że też będzie ciekawa, ale też natknie się znowu na mój bohater, na dość nieprzyjemne osoby, właśnie nie chcę ani zdradzać płci, ani mówić jakie to są osoby, ale mam nadzieję, że poziom mroku będzie utrzymany. Szanowni Państwo, żegnamy się tutaj z nad Jeziora Żywieckiego. Sięgnijcie po Strażnika Jeziora, bo gdyby Ewa, która promuje tę książkę, nie powiedziała mi, że to debiut, to nigdy nie powiedziałbym, że jest to debiut, a to również o czymś świadczy. Także życzę Państwu przyjemnej, momentami takiej szorstkiej lektury i pamiętajcie, że jest różnica między rockiem a metalem, jeśli chodzi o muzykę, ale to zaraz Remig, operator, mi wyjaśni, bo on w muzyce siedzi mocno i będę wiedział, skąd się to wszystko bierze. Dziękujemy Państwu serdecznie i jednocześnie zapraszamy na 28 lutego na godzinę 20, bo spotkamy się online'owo, tam na pewno już nie będzie padało i porozmawiamy sobie z Państwem, będziecie mogli pytać o książkę i myślę, że miło spędzimy z godzinkę gdzieś. Także ja też Państwa zapraszam na to spotkanie, to będzie moje pierwsze spotkanie autorskie, także pewnie wydarzy się wiele rzeczy, których nie jestem w stanie przewidzieć i nie wszystko pójdzie po mojej myśli jak zwykle, także może być ciekawie. Zobaczymy, co się wydarzy, w każdym razie zapraszamy i do lektury, i na spotkanie online'owe.